Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w drugim dniu Women in Tech Days. No i witam serdecznie naszą znakomitą mówczynię, filozofkę, futurożkę, futurystkę, futurolożkę, Aleksandrę Przegalińską. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i widać. Słychać Cię i widać znakomicie. Witam Cię dzisiaj w bibliotece, jak widzisz, nie bez powodu. Będziemy mówić też o Twojej najnowszej książce, Nieludzka arcyludzka, o sztucznej inteligencji. Natomiast chciałabym na początek trochę powspominać inne czasy z Tobą. To był chyba rok 2016 albo 15, kiedy to po raz pierwszy łączyłyśmy się online. My wtedy przebywałyśmy na obozie dla dziewczyn w IT gdzieś na Mazurach, a Ty byłaś w Bostonie i to połączenie online nam zupełnie nie wyszło. I wtedy sobie mówiłam, Boże Święty, nigdy więcej nie będziemy się z nikim łączyć online, bo to jest dramat. Natomiast teraz sytuacja jest nieco inna. Chyba w bardzo szybkim tempie pozbywamy się takiej niechęci czy odrazy do spotkań online. Nasz świat się zmienia w takim tempie, w jakim chyba nigdy tego nie obserwowaliśmy jeszcze. No i mam pytanie do Ciebie, jak Ci się żyje w tym nowym świecie? Jak Ci się pracuje i czy to prawda, że faktycznie teraz pracujemy o 3 godziny więcej? No, może najpierw odpowiem na to trzecie pytanie, bo ono jest dla mnie głęboko prawdziwym i słusznie zadanym pytaniem. Z mojej perspektywy i perspektywy mojej społeczności, bliskich, nieznajomych, pracujemy wszyscy zdecydowanie dłużej i więcej. Ja myślę, że to wiąże się z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy na kilku etatach full time, to znaczy bardzo często dla naszych dzieci, tutaj moja córeczka w kadrze przez sekundę przemknęła. No i wydaje się, że po prostu ja teraz pracuję też częściowo jako jej nauczyciel w domu, poza tym, że żywię ją, karmię i ogarniamy tutaj ją razem z mężem, no to oczywiście jeszcze ta jest rola. Ale poza tym myślę, że jest też trochę tak, że ten koronawirus to jest wyzwanie merytoryczne dla organizacji, które muszą przechodzić właśnie taką wymuszoną transformację cyfrową, przyspieszoną. I w związku z tym podejmują szereg działań, które nie były wcześniej planowane, nie były w timeline'ie, są poza typowymi procesami, czyli nad tym, co się w ogóle dzieje w organizacji, nadbudowuje się teraz taka czapa wszystkich dodatkowych aktywności, które wynikają z tego, że no, trzeba przejść ten tryb online, trzeba inaczej planować zasoby, działania, procesy i tak dalej. I na przykład ja na pewno na swojej uczelni, na Koźmińskim tutaj w Warszawie, ale też w Stanach, to co się dzieje na Harvardzie czy na MIT, też widzę podobne rzeczy. To znaczy, że faktycznie tej pracy wymuszonej koronawirusem jest więcej. A odnosząc się też do tego, co mówiłaś wcześniej, czyli tej transformacji całej cyfrowej, no to ja mogę powiedzieć na pewno ze swojej strony, że dla mnie może te narzędzia nie są bardzo nowe, w tym sensie, że ja pamiętam, że i 2 i 3 lata temu rozmaite kursy przez Zooma i inne technologie prowadziłam, tylko wtedy to była po prostu rzadkość, a w tej chwili jest to bardziej mainstream. Więc gdzieś tam miałam szansę już wcześniej się zaznajomić z tymi wszystkimi narzędziami, natomiast teraz się okazało, że po prostu one stały się nie taką ekstrawagancją, tylko po prostu czymś z tego wszyscy no musimy korzystać, bo trochę nie mamy innego wyjścia. No i w tym sensie na pewno tutaj widać różnicę. Pamiętajmy tylko, że te technologie już były chwilę wcześniej, tylko po prostu nikt po nie sięgał. Tak, to były technologie, które zdecydowanie były niszowe. Natomiast teraz zdecydowanie stają się naszymi kluczowymi narzędziami dnia codziennego. No nawet w czasie Wielkanocy przecież polskie rodziny gromadziły się przy stołach na Zoomie, tudzież w Skype'ie, tudzież na jakimś Teamsie. Na stołach wręcz. Na stołach, na stołach. Wystawiani ci członkowie rodziny w tych telefonach. Więc... No właśnie, właśnie. Słuchaj. System Blue Knot, taki kanadyjski system bazujący na sztucznej inteligencji, stworzony przez grupę epidemiologów, przewidział już w połowie listopada to, że dzieją się bardzo złe rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o stan zdrowia w Chinach. Także ja chciałabym Ciebie poprosić, żebyś krótko opowiedziała, jak ten system w ogóle działa, bo to jest taki przykład konkretnego zastosowania teraz, obecnie, na gorąco sztucznej inteligencji. Ale też dlaczego, skoro wiedzieliśmy tak wiele tak wcześnie, no to tak niewiele się wydarzyło.
No to jest zresztą bardzo ciekawa kwestia. Można powiedzieć w ogóle tej relacji sztucznej inteligencji i pandemii, bo ona się okazała, sztuczna inteligencja oczywiście, dosyć takim przydatnym narzędziem, tylko właśnie przydatnym nie dla wszystkich, jak się okazuje. Ten system Blue Dot, o którym mówiłaś, to jest rzeczywiście kanadyjskie przedsięwzięcie w pełni prywatne. Jest to taki system po prostu złożony z crawlerów sieciowych i systemów przetwarzania języka naturalnego, który działa w 65 językach i jest w stanie przetwarzać ogromne ilości tekstu, który gdzieś się w sieci pojawia, zarówno w takich formalnych outletach mediowych, jak i na różnych forach internetowych, blogach i tak dalej. Jego twórcy się zapierają, że nie bardzo korzystają z mediów społecznościowych i tych nieustrukturyzowanych danych, które tam są. Przecież ludzie piszą masę rzeczy na Twitterze, na Facebooku i wszędzie, więc nie wiem, czy faktycznie jest tak, że nie korzystają zupełnie z tych zasobów, czy z nich korzystają, ale na pewno korzystają z Już masy słyszę. tekstu w sieci wszędzie. No i ten system gdzieś tam na podstawie tego, co ludzie piszą, co się pojawia, jest w stanie rozmaite informacje korelować, no i sygnalizował, że dużo osób raportuje pewien typ dolegliwości na danym obszarze. No i w związku z tym flagował jako taki słaby sygnał pierwszy, że coś się może dziać w tej konkretnej okolicy tam w Wuhanie. I faktycznie rzeczywiście ci epidemiolodzy, którzy nad tym systemem pracują, zwracali się do rządu chińskiego, z tego co wiem, z pytaniami. Też informowali inne rządy, w tym amerykańskie, o tym, że coś takiego ma miejsce. No ale właśnie wydaje się, że po pierwsze ta informacja została odrobinkę zlekceważona. Jak się spojrzy na w ogóle postawę, zwłaszcza we wczesnej fazie pandemii prezydenta Trumpa, to chyba widać wyraźnie, że nawet jeśli taki raport do niego dotarł, to niekoniecznie on musiał wtedy się nim przejąć. A druga rzecz jest taka, czy została ta informacja potwierdzona u źródła. To znaczy, to jest nie tylko narzędzie, ale kwestia całego, jakby można powiedzieć, otoczenia tego narzędzia, też geopolitycznego. Jeżeli Chińczycy mówią, że nic się nie dzieje i zapierają się, że tak powiem, no to cóż z tego, że system Blue Dot kanadyjski gdzieś coś wykrył, prawda? Jeszcze konkretną tutaj ważną rzeczą jest to, że ten system jest właśnie prywatny, on ma swoich klientów, których informuje. To nie jest globalnie dostępna publiczna informacja wtedy, więc to jest też kwestia modelu biznesowego inkubowania takiej technologii i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie ja bym powiedziała, że sztuczna inteligencja jest przydatna niewątpliwie w rozumieniu pandemii, w modelowaniu pandemii. Moi studenci nawet teraz na Koźmińskim modelowali pandemię ostatnio. Jak ma się dostępne dane, to można takie systemy z sukcesem tworzyć. No ale właśnie pytanie jest o to, kto dostaje informacje z nich płynące i kto ich nie zignoruje też. To jest chyba ważne w tym wszystkim. Słuchaj, a powiedz jeszcze tak, jakie zastosowania sztucznej inteligencji mogą nam pomóc właśnie w tej sytuacji pandemicznej? Oprócz właśnie takiego wczesnego Tak. wykrywania pewnych nieprawidłowości i pewnej tendencji do wykładniczego wzrostu? No, oczywiście te predykcyjne, o których powiedziałaś, czyli modelowanie, prawda, ale też zadawanie modelom różnych konkretnych pytań, takich na przykład, czy tam sieci, no zależy, jaki typ uczenia maszynowego się wykorzysta, no ale powiedzmy, że różne są te sztuczne inteligencje, potężny jest ten zasób, można zawsze zadać pytanie, gdzie uderzy kolejna wielka fala pandemii, w zależności od jakichś czynników, nawet takich jak powiedzmy historia lotów turystycznych, poszczególnych osób, ich mobilność, gęstość zaludnienia, tych parametrów można tam sporo potworzyć, ale no dodatkowo, co jeszcze może być ważne? Na pewno diagnostyka, czyli widzenie komputerowe w służbie wykrywania zapalenia płuc powiązanego z koronawirusem, spowodowanego koronawirusem versus innych zapaleń płuc, które nie są nim spowodowane. Tu się okazuje, że rzeczywiście takie systemy się dosyć łatwo trenuje i one mogą być ciekawym narzędziem diagnostycznym. Natomiast to, co chyba nas najbardziej wszystkich interesuje, to jest to, kiedy znajdziemy remedium na całą tą sytuację, i tutaj myślimy pewnie i o lekach, które mogą uśmierzać te ostre fazy, że tak powiem, tej infekcji, i mogą gdzieś tam powodować, że te objawy będą łagodniejsze, i myślimy też o szczepionce. I tutaj w obu tych przypadkach w zasadzie, ale zwłaszcza w przypadku szukania jakichś odpowiednich kombinacji leków, znowu różne systemy takie, gdzie symuluje się interakcje leków, które są po prostu sieciami neuronowymi, też są do tego wykorzystywane. Także leczenie, diagnostyka, terapia i modelowanie, tak? To jest to wszystko, w czym może sztuczna inteligencja na pewno być bardzo pomocna. Pomijam już takie rzeczy jak, nie wiem, wykorzystanie botów do tego, żeby informować ludzi, co mają robić w momencie, kiedy boją się, że są zarażeni, prawda? To znaczy, żeby na infolinii 24 na 7 postawić jakiś system, który będzie tam generatorem mowy i będzie mówił, co tam robić, jeśli się u siebie widzi takie czy inne objawy, bo to też jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę z tych najważniejszych to już ten wachlarz zastosowań jest bardzo
bardzo szeroki i głównie pozytywny, głównie pozytywny. Słuchaj, dzisiaj całe to nasze wydarzenie śledzą studentki kierunków technicznych ścisłych, ale też przyszłe studentki, które rozważają swoją ścieżkę edukacyjną. Tak. I ja mam takie pytanie, bo temat sztucznej inteligencji to jest temat bardzo przekrojowy, przechodzący przez bardzo wiele dziedzin życia, nauki, dyscyplin. Jak w ogóle wejść edukacyjnie, a potem profesjonalnie w ten obszar? Jaka tutaj powinna być ścieżka? I też może wspomnij o programie, który wyprowadzicie na Akademii Leona Tak, Koźmińskiego. dziękuję. No, oczywiście tutaj słusznie mówisz, że to jest dziedzina przekrojowa, w której się dużo dzieje bardzo i można od niej, znaczy można do niej dojść na różne sposoby, o tak bym to powiedziała. Można dojść od strony kognitywistyki na przykład, prawda, czyli jakichś tam neuronaukowych bardziej studiów, neuropsychologii i tak dalej. Można od strony oczywiście politechnicznej, wydział elektryczny, wydział mechatroniki, ale też fizyki i tak dalej, mogą nas zaprowadzić w rejony budowania sieci neuronowych jako metody pracy. Więc na pewno takie wydziały stricte techniczne jak najbardziej tutaj mają sens, no ale od niedawna jest właśnie podaż też takich kierunków, które gdzieś tam nawet w nazwie mają sztuczną inteligencję. Ich się troszeczkę pojawia w całej Europie, ale to się powoli dzieje. Powiedziałabym, że odpowiedź rynku edukacyjnego na zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie data science, sztucznej inteligencji jeszcze nie jest taka pełna. No myśmy na Koźmińskim stworzyli studia, które się nazywają Management and Artificial Intelligence i to jest połączenie zarządzania ze sztuczną inteligencją, gdzie mamy elementy no, takiej klasycznej edukacji, można powiedzieć biznesowej, które są połączone z umiejętnością po pierwsze kodowania, po drugie wykorzystywania uczenia maszynowego, zaawansowanego uczenia maszynowego, głębokiego uczenia w procesach biznesowych. Więc na pewno tam uczymy Pythona, uczymy właśnie podstaw data science, uczymy gdzieś tam jak się czuć swobodnie, projektując eksperymenty data science'owe z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych, czyli big data. Więc to jest jakaś taka propozycja nasza, zapraszam, to jest bachelor, czyli studia licencjackie w języku angielskim na Koźmińskim i bardzo się z nich cieszymy. Natomiast widzimy też, że wokół też pojawia się coraz więcej ciekawych propozycji, bo mamy też taki kontakt z różnymi uczelniami partnerskimi, z IE w Madrycie, z paroma innymi uczelniami europejskimi i rzeczywiście tam też te programy dotyczące sztucznej inteligencji jako pewnego rodzaju metody dla innych dziedzin zaczynają powstawać, czyli że można być data scientistą i historykiem, że można być data scientistą i biologiem, prawda? Znaczy, że jest mariaż metod z zakresu sztucznej inteligencji z jakąś inną dziedziną i to też jest moim zdaniem jakiś taki ciekawy, rokujący kierunek, gdzie ta sztuczna inteligencja będzie taką po prostu platformą rozwijania nauki w innych obszarach po prostu. Słuchajcie, ja myślę, że w ogóle takim dobrym początkiem na zapoznanie się, pogłębienie trochę wiedzy takiej popularnej na temat sztucznej inteligencji jest książka Oli. Mam nadzieję, że ją widać. I no nieszczęśliwie trafiła na początek pandemii, jeżeli chodzi Oj, o tak. promocję, natomiast można ją zamawiać w Empiku, tak jak ja to zrobiłam i naprawdę przychodzi. Jak widzicie na okładce jest sama Ola jako taka właśnie, taki awatar trochę, tak symbolicznie pokazana, taka jako to odrealniona Ola, poważna niezwykle. No i ta książka mnie też zainspirowała do kilku pytań. Jest kilka strasznie ciekawych historii w tej książce. No i jedna jest o tym właśnie, jak nadużywamy czasami sztucznej inteligencji, znaczy my jako ludzie, i jakie wiążą się z tym niebezpieczeństwa. No bo obecnie żyjemy w świecie, gdzie ta sztuczna inteligencja, pewne proste algorytmy, pewne rozwiązania, może też bardziej złożone jak Alexa, czy właśnie te prostackie takie typu podsuwanie nam pewnych propozycji na Netflixie czy na YouTubie. No, to nie jest wcale prostackie, to jest nienadzorowane uczenie, wiesz, to po prostu no nie tak, wychodzi tak dobrze, jak powinno, ale to ale nie to jest jest tam, takie, no właśnie. W środku. Zdecydowanie. No w każdym razie to już jest nasz świat codzienny. Jeżeli korzystamy z mediów społecznościowych, z różnego rodzaju komunikatorów, no to też w pewnym sensie godzimy się na to, że nasze dane są zasysane z tego wszystkiego, świadomie lub bardziej, mniej świadomie się na to godzimy.
Natomiast jest to jakiś element takiej pewnej umowy. Dostajemy coś za coś, no i możemy w to wchodzić, możemy w to nie wchodzić, to jest biznes. Okej. Natomiast są też sytuacje, w których widać jak w soczewce możliwości nadużywania tej sztucznej inteligencji. I właśnie w twojej książce jest cały rozdział właśnie o systemie chińskim social scoring. Więc Tak. może opowiesz króciutko, o co tam chodzi i też, czy on przynosi faktycznie te efekty, jakie zakładano. No, to jest, wiesz, myśmy troszeczkę czuli się tutaj onieśmieleni tym systemem, w tym sensie, że żadne z nas nie jest sinologiem i też dostęp do tych źródeł chińskich mam ograniczony, chociaż ja teraz mam studentkę, magistrantkę, która studiuje i zarządzanie u nas, i właśnie sinologię, i wzięła na warsztat teraz rzeczywiście prześwietlenie tego systemu bardzo dokładnie, więc sporo nad tym pracujemy. Poprosiliśmy zresztą tutaj Radka Pyfla, takiego bardzo znanego eksperta od chińskiego rynku, żeby nam też jako ekspert w tej książce dał taki swój wsad na temat tego, co tam się faktycznie dzieje. Ale ten, powiedzmy, social scoring to jest gdzieś taki temat bardzo szeroko omawiany w zachodnich mediach. Można przez pryzmat tego, co tam się pisze, gdzieś zbudować sobie jakiś taki ogląd tego, co faktycznie się dzieje. Ja zresztą miałam sporo na ten temat rozmów na MIT w Bostonie z profesorem Sandym Pentlandem, który bardzo mocno ten system zgłębiał. I właśnie on doniósł mi, że ten system nie do końca sprawdza się w roli, która była, ale może się sprawdzać w innych rolach. I to jest coś, o czym może bym powiedziała. Więc jeśli myślicie o karierze w sztucznej inteligencji, to na pewno tutaj w tym kontekście powinniście myśleć raczej o tym, czego nie należy robić i gdzie swojej ekspertyzy nie użyczać. Ja tak przynajmniej uważam. Jeśli gdzieś tam te wartości, powiedzmy, dotyczące prywatności i swobód obywatelskich wam są bliskie. Ten system to jest taki jeden wielki silos integrujący rozmaite dane, dane dotyczące powiedzmy całej sytuacji otoczenia danej osoby, tego jaki ona ma network, jaką ma sieć społecznościową, na ile jest ważną osobą w swoim networku, ale też ile zarabia, czy płaci często mandaty, czy płaci kary i tak dalej, i tak dalej. Więc Alusiu, możesz. Przepraszam, to jest moja córeczka, która w czasie pandemii przebywa w domu, więc poproszę ją, Nie żeby chodzi troszeczkę. do pracy. Nie chodź do pracy chwilę, żeby troszeczkę ciszej śpiewała. No ale w każdym razie, wracając do właśnie tego wątku, tutaj mamy do czynienia z takimi integrowaniem bardzo różnych danych. I tam te dane są rzeczywiście bardzo, bardzo rozległe. I teraz nie wiemy do końca, jak sam system je procesuje i jak je przetwarza. Czy to są jakieś dosyć, że tak powiem, prostackie metody przypisywania punktów za jakieś aktywności, a potem zliczania tego, czy to jest rzeczywiście praca jakiejś bardzo zaawansowanej sieci, która gdzieś tam ostatecznie wymyśla ten score, czyli ten ilość punktów na obywatela. Tych punktów maksymalnie może być 1000. Najczęściej obywatele mają około 700, 800, czasami mają 900 i do tego zresztą mieli być zachęcani. Pierwotny taki cały cel czy założenie tego systemu było takie, że budujemy motywację, taką zgamifikowaną troszeczkę motywację dla ludzi, żeby sobie ten score poprawiali cały czas. I chyba ta część nie wyszła. To znaczy, tu się nie wydaje, żeby ludzie faktycznie mocno się motywowali do tego, żeby ten score sobie poprawiać. Z drugiej natomiast strony, niewątpliwie postawienie tego systemu w tej sytuacji, którą teraz mamy, pandemicznej, bo to nie jest tylko sam system, ale też sieć sensorów, która dostarcza mu dane, no okazała się jakoś tam ciekawa. No to jest oczywiście trudny i grząski temat, ale powiedzmy sobie szczerze, że Chińczycy mieli możliwość, że tak powiem, wykrycia, znalezienia osoby podejrzanej o to, że ma koronawirusa bardzo szybko i odizolowania jej relatywnie szybkiego też od społeczeństwa, no wrzucenia w tą kwarantannę, dzięki temu, że mają sieć kamer, które rejestrują ludzi, ale są też w stanie ich rozpoznawać, łączyć dane poprzez system AI-owy z innymi danymi, na przykład na ten temat, że ta osoba dopiero co wyszła z lotniska, oraz że ta osoba podróżowała tu i tam, oraz że ta osoba cieszy się takim i takim zdrowiem, oraz ma takie i takie warunki lokalowe. No i w ten sposób gdzieś tam tą pandemią może, tak jak przynajmniej twierdzą chińskie władze, skutecznie zarządzać. Więc to, co nam się z punktu widzenia chyba takiego życia społecznego niespecjalnie podoba w tej sytuacji pandemicznej, w kontrowersyjny sposób, ale jednak okazało się gdzieś tam Chińczykom przydatne. Po prostu nie do tego, do czego chyba to projektowali. Ale też myślę, że skutki tego systemu będziemy oceniać za kilka lat dopiero, bo ten rok, 2020, jest dopiero pierwszym, kiedy ten system miał być wprowadzony wszędzie. On do tej pory działał tylko jako pilotaż w kilku prowincjach, więc pewnie nie mamy jeszcze danych, żeby go ocenić tak w 100%.
Także jeżeli widzieliście Black Mirror, trzeci sezon, O tak. pierwszy odcinek, także tam macie próbkę tego, jak ten system może działać w przyszłości. Natomiast takie bardziej generalne może tło teraz rozmowy, dyskursu na temat sztucznej inteligencji, co ważnego się dzieje. Może powiedzmy sobie, na jakim etapie w ogóle jesteśmy? Czy jesteśmy na etapie już takiego przechodzenia tej sztucznej inteligencji na poziom małpy czy ekokształtnej, czy na razie jeszcze jesteśmy amebą? Jak byś to określiła? Nie, no żadna małpa. Nie wiem, czy ameba. Mam sporo wątpliwości, ale to jest trudne pytanie, które zadałaś, dlatego że jeżeli porównywać sztuczną inteligencję do organizmów żywych, to w ogóle tutaj jakakolwiek zdolność do adaptacji takich systemów jest naprawdę bardzo, bardzo znikoma i styl ich uczenia się, że tak powiem, też nie jest specjalnie skalowalny, więc tego porównania bym nie robiła, ale powiedziałabym coś innego. Jako narzędzie dla ludzi w rozmaitych procesach, które może jakoś tam optymalizować zasoby, czy ich zużycie i tak dalej, jako narzędzie, które nam może robić predykcje, czyli nam troszeczkę powiedzieć o tym, jak może przebiegać dane zjawisko, prawda, i czego się spodziewać, to jest narzędzie bardzo ciekawe, już mocniej zaawansowane. Te ostatnie lata przyniosły dużo zdobyczy w obszarze takich nowych technik uczenia maszynowego, czyli no pracy z ogromnymi ilościami danych, właśnie budowanie wielowarstwowych sieci neuronowych, które no jakby dają się bardzo łatwo uczyć i mogą być rzeczywiście człowiekowi przydatne. Więc nie mówimy tutaj chyba na razie o partnerze równorzędnym lub jakkolwiek o czymś, co będzie podobne do organizmu żywego. Natomiast mówimy rzeczywiście o narzędziu, które się skaluje i coraz bardziej się może przydawać, tak? Organizacjom, instytucjom, ludziom, do różnych rzeczy, chociażby do tego wyszukiwania nowych leków, o którym powiedzieliśmy. Więc sztuczna inteligencja, bym powiedziała, na tym planie, o którym ty mówiłaś, jest na bardzo wczesnym etapie. Chociaż tutaj bym zrobiła disclaimer, bo wiem, że ty też chyba jesteś przyrodniczką, jeśli się nie mylę, Bianka. Każdy z Więc nas w jakimś sensie jest przyrodnikiem na pewno. każdy z nas naszym życiu jest przyrodnikiem, ale chyba ty troszkę bardziej niż inni. Więc w każdym razie bym chciała powiedzieć o takim ciekawym, no, można powiedzieć, eksperymencie sprzed paru miesięcy, czyli o ksenobotach. To były takie pierwsze, można powiedzieć, taki pierwszy styk z organizmu. Nie wiem, czy to jest organizm, nie wiem, czy spełnia funkcję, jakieś takie podstawowe role organizmu, ale to były takie komórki skóry żaby i komórki serca tejże żaby, połączone przez sieć neuronową w takie różne zlepki. To nie, że tak powiem, przyswajało żadnych pokarmów, nie reprodukowało się i tak dalej, tylko po prostu ginęło, ale przez jakiś czas no było. Był to ten zlepek tych komórek i rzeczywiście tutaj ten styk biologii i sztucznej inteligencji, to jeszcze on jest bardzo wczesny i nie wiemy o tym wiele, co tu się będzie działo. To może być bardzo ciekawe. Nie mamy wielu eksperymentów z tego obszaru, pewnie dlatego, że one są troszkę etycznie kontrowersyjne i nie wiadomo, co z nimi robić do końca. Ale to nie jest pewnie jedna przyczyna. Podejrzewam, że kompleksowość też tych biologicznych systemów jest trochę za duża na razie dla takich sieci neuronowych. No ale powiedziałabym tak, że jesteśmy bardzo wcześnie, a z drugiej strony, jeśli chodzi o taką implementację różnych narzędzi sztucznej inteligencji w wielu sektorach, to jesteśmy od kilku lat na takiej dobrej ścieżce do umainstreamowienia. I to jest moim zdaniem też ciekawe ze względu na pracę To jest przyszłości pewien tej przełom, dziedzinie, że ona prawda? będzie. Także mówisz, że systemy się skalują, narasta ta moc obliczeniowa, dostępność danych, dostępność możliwości przetworzenia tych danych, czyli na jakiejś drodze jesteśmy tutaj, ale też sam człowiek cały czas ewoluuje i nawet od jakiegoś czasu wziął tę ewolucję w swoje ręce. Mamy takie zjawiska jak bioinżynieria, biohacking. Wiem, że to też jest obszar, którym się interesujesz, dlatego chciałabym, bo to jest bardzo interesujące, żebyś opowiedziała krótko, czym jest transhumanizm, jakiś podała przykład tego i także wytłumaczyła nam, jak to możliwe, że powstała specjalna partia polityczna, która właśnie reprezentuje interesy transhumanistów. No myślę, że ta partia to teraz nie będzie miała lekkiego życia. Ja miałam moment fascynacji tym nurtem transhumanistycznym, czyli takim nurtem postulującym przekroczenie człowieka i taką pełną synergię z technologiami, żeby zapewnić sobie no, długie, radykalnie długie wręcz życie oraz no właśnie wyzbyć się jakichś takich minusów, można powiedzieć, które są związane z ludzką egzystencją, jak choroby, jakieś tam dysfunkcje rozmaite, ale też właśnie braki kognitywne czy poznawcze.
Więc tutaj ludzie, którzy zajmują się transhumanizmem i gdzieś tam wierzą w ten nurt, to uważają, że po prostu taka synergia z rozmaitymi technologiami od stóp do głów może nam pozwolić po prostu w przyszłości egzystować i w pełni jakby korzystać z naszych mocy poznawczych, które będą wzmocnione przez moce obliczeniowe i będziemy tutaj w egzoszkieletach sobie chodzić i dzięki temu będziemy nienaruszalni, a przy okazji jakieś tam różne metaboliczne odkurzacze będą nam czyścić nasze komórki i przez to nie będziemy się starzeć. Tych pomysłów jest tam bardzo dużo. Natomiast ja relatywnie szybko się zorientowałam, że to jest dla mnie z perspektywy też takiej trochę może ideologicznej nieciekawy nurt, dlatego że on jest szalenie egoistyczny i gdzieś nie odpowiada na takie podstawowe pytania, po pierwsze, co się stanie, kiedy nagle wszyscy zaczną radykalnie długo żyć, po drugie, nie odpowiada na pytania tego, że podaż takich technologii może być ograniczona tylko dla osób najbardziej majętnych i że gdzieś to jest taki właśnie elitarno-egocentryczny pomysł, w którym są ciekawe rzeczy, bo tam też są nurty takie, powiedziałabym, bardziej lewicujące, gdzie się bardzo podkreśla chociażby tą wagę uniwersalnego dochodu podstawowego i takiej podaży technologii bardzo szerokiej. Też tam jest sporo niuansów, ale główny nurt tego transhumanizmu właśnie był dla mnie no, zorientowany na bardzo zamożnych Amerykanów, którzy po prostu chcą żyć dłużej i zdrowiej, bo myślą o sobie, że są bardzo społeczeństwu potrzebni, albo w ogóle nie myślą o społeczeństwu, tylko o sobie. Więc powiedziałabym tak, ja ten nurt troszeczkę z nim robię sobie taki rozrachunek w tej naszej książce właśnie, tej, którą pokazywałaś. I gdzieś tam myślę, że przedryfowałam już bardzo daleko od niego, chociaż poznałam dzięki niemu bardzo różnych ciekawych ludzi, którzy mieli ciekawe podejście do technologii. Na przykład mówili, że jeśli będziemy mieli te wszystkie technologiczne ekstensje, to nagle staniemy się bardziej empatyczni, bo uważali, że ludzie, którzy będą gdzieś tam, którym odjęta zostanie cała ta troska taka o życie, o dzień i tak dalej, swój po prostu, że ci ludzie zaczną rzeczywiście bardzo dobrze funkcjonować w społeczeństwie. No i faktycznie pamiętam, że w ostatnich wyborach prezydenckich takim bardzo egzotycznym kandydatem był niejaki Zoltán István. Ja wiem, że to imię i nazwisko może się nam bardziej kojarzyć może z Węgrami, albo no tutaj z Europą Centralną. Natomiast jest to amerykański kandydat na prezydenta o fizjonomii no, Arnolda Schwarzeneggera, który faktycznie ma takie różne transhumanistyczne postulaty i objeździł kraj. Natomiast jest kandydatem mało znanym szerokiej publiczności. Nie wiem, czy zdecyduje się startować ponownie, ale faktycznie no, wydaje się, że teraz ludzie mają przy okazji koronawirusa troszeczkę innych rzeczy w głowie i myślą o innych ważniejszych rzeczach niż takie bardzo futurologiczne perspektywy rozwoju technologicznego. Raczej myślą o tym, jak te narzędzia wykorzystać tu i teraz, żeby zarządzić tym chaosem, który się wygenerował. Więc nie wiem, czy Zoltán István zejdzie z tego planu futurologicznego do tu i teraz i zaadresuje to. No, życzyłabym sobie i jemu, żeby tak się stało. Wiesz co, może jesteśmy winni widzom wytłumaczenie, co to znaczy, że Zoltán ma fizjonomię Schwarzeneggera. Chodzi oczywiście o to, że po prostu nie ma jednego oka i tam mu się pali taka lampka, jak w Terminatorze. Chociaż to warto doprecyzować. Słuchaj, mamy pytanie od Bardzo Anety. łatwo go zgooglować. Będziecie Państwo natychmiast wiedzieli, o co mi chodzi. Jest to zdecydowanie osoba fit. Słuchaj, mamy pytanie od Anety. Jak można wykorzystać arcyludzką sztuczną inteligencję w zarządzaniu zespołami badawczymi? You go. No ciekawe pytanie. Nie myślałam o tym, mówiąc szczerze jeszcze. No w ogóle do zarządzania zespołami to sztuczna inteligencja jest już jakoś wykorzystywana. Tam się przeciera taki ciekawy dosyć obszar HR-u, można powiedzieć, bardziej sztucznej inteligencji, gdzie się sporo mówi o onboardingu, o tym, jak powiedzmy znajdować takie największe talenty czy mocne strony danych osób w grupie poprzez no właśnie trakowanie ich aktywności. I gdzieś tam badanie tego, jakim różne rzeczy idą, i potem budowanie takich planów dotyczących właśnie ścieżki kariery, chociażby również naukowej pewnie, gdzie ta osoba może najlepiej trafić. No do rekrutacji w tej chwili wykorzystywane są narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, ale tutaj też uważajmy, bo takie narzędzia mogą niestety być zbajasowane, to znaczy mogą gdzieś tam nam kogoś dyskryminować albo kogoś istotnego nie zauważyć, bo będą miały kiepskie parametry albo będą nakarmione jakimiś takimi bardzo jednostronnymi, homogenicznymi danymi i nie będą w stanie zobaczyć talentów tam, gdzie one są. Ale niewątpliwie ten cały gdzieś tam styk właśnie
powiedzmy, zarządzania ścieżką kariery, czy rekomendowaniem w ogóle tego, czym człowiek powinien się zająć, on jest eksplorowany. I tutaj podam też przykład uczelni wyższych, ponieważ uczelnie wyższe coraz częściej myślą o tym, żeby bardziej personalizować ścieżki edukacji swoich studentów, żeby wejść w model w ogóle hybrydowy edukacji, czyli na przykład taki, jaki my tutaj sobie praktykujemy, czyli online, że w dużej części to będzie zdalne. Przy okazji tą podaż kursów możliwych byłoby znacznie większą i żeby ten człowiek, no powiedzmy tam sam sobie wybierał, co chce, ale żeby też miał system rekomendacyjny, jak na Netflixie, tylko miejmy nadzieję znacznie lepszy, który będzie mu podsuwał, co może być najlepszym możliwym wyborem kolejnego kursu, biorąc pod uwagę to, co już ten człowiek zrobił. I teraz ja sobie wyobrażam, że jeśli coś takiego zostałoby wdrożone w jakimś stopniu w edukacji wyższej, to równie dobrze może być wdrożone w organizacjach, gdzie powiedzmy ta ścieżka kariery może być w jakiś sposób dobierana w mniej chaotyczny sposób. Tylko no tutaj nie należy wylać dziecka z kąpielą. Znaczy człowiek powinien mieć swobodę i powinien iść za swoim gut feeling, moim zdaniem z jakimś intuicją, co chciałby robić i tego nie można odbierać mu poprzez jakieś algorytmiczne zarządzanie. To powinno być raczej wsparcie. No i rzeczywiście myślę, że w zespole naukowym też można jak najbardziej myśleć o takich narzędziach. Można też oczywiście wykorzystywać sztuczną inteligencję do takiego monitoringu typu business intelligence, czyli do tego, żeby doskonale wiedzieć, co się w dziedzinie dzieje i dostawać jak najwięcej update'ów i informacji, powiedzmy, na temat nowych patentów, nowych artykułów naukowych. To sztuczna inteligencja może dla nas robić, czyli nam może powiedzieć, powiedzmy, co ciekawego w naszej dziedzinie się w ostatnim tygodniu wydarzyło. I to jest wartość, moim zdaniem. Słuchaj, ostatnie pytanie. W książce Dobra. Życie 3.0 Maxa Tegmarka, Tak. pozycji, którą Bill Gates uznał za jedną z najważniejszych książek technologicznych Super ubiegłego książka. roku, super książka, bardzo fajna, jest scenariusz podany na początku, według którego grupa naukowców buduje sztuczną inteligencję, która powoli przejmuje władanie nad światem. Czyli najpierw buduje potencjał rynkowy, zdobywa pieniądze, potem potencjał medialny, a potem buduje Tak. wpływy polityczne. I tworzy się świat zarządzany właśnie w taki najbardziej optymalny sposób, zrównoważony i harmonijny. Jest to jakaś wizja, i ta wizja być może się ziścić się nawet za kilka lat. Ale ja mam pytanie do ciebie, czy ta wizja jest ci bliska, czy bliższa jest ci jednak wizja z początku twojej książki, w której po prostu budzisz się w swoim inteligentnym domu i w taki inteligentny sposób wspomaganą sztuczną inteligencją prowadzisz swój dzień, swoje życie, swoją pracę bez jakichś grubszych politycznych ekscesów. W którą stronę bardziej się skłaniasz jako pisarka, futurolożka Aleksandra Przegalińska? No właśnie, ja jestem chyba słabym futurologiem, ponieważ ja jestem taką osobą bardzo osadzoną w zwątpieniu, w takie mocne technologiczne przyspieszenia. To nie jest tak, że ja w nie nie wierzę, bo każdy, kto jakby jest w stanie prześledzić gdzieś, co maszyna parowa zrobiła z cywilizacją zachodnią, pewnie powinien mieć otwartą wyobraźnię na to, ile technologia może zrobić, ile może zmienić. Natomiast no, gdzieś tam myślę, że w gronie naukowców są dwa obozy, taki mocno futurystyczny, powiedzmy gdzieś spod znaku Raya Kurzweila, który mówi, że no, ta technologia, sztuczna inteligencja autonomiczna może za chwilę, powiedzmy, naprawdę przeskoczyć absolutnie człowieka i nie wiadomo, co się wtedy stanie, i on mówi, że to za 20 lat będzie. No i jest druga grupa, która gdzieś jest mocniej sceptyczna, uważa, że to jest proces, który zajmie znacznie dłużej, że szybko się to nie zdarzy i że tak naprawdę jeszcze jest bardzo dużo zmiennych, które mogą na niego wpłynąć, tak no, osłabiając go, chociażby właśnie to, że infrastruktura technologiczna, na której ta sztuczna inteligencja stoi, jest naprawdę dosyć słaba. To, jak ta sztuczna inteligencja przetwarza informacje, w żaden sposób nie przypomina efektywności, z jaką przetwarzają mózgi itd., itd. A poza tym, że w ogóle takie budowanie tych wyższych funkcji mentalnych, jak tam świadomość, to jest proces ewolucyjny, który zajmie dużo, dużo czasu. Więc ja jestem chyba w tym drugim obozie i w tym sensie ta moja własna wizja jest mi bliższa, ale jeśli dobrze pamiętam, to Tegmark ma taką fajną sobie rzecz. On jest prawdziwym foresighterem, bo buduje różne scenariusze. I to jest jeden z możliwych scenariuszy, które on kreśli, a są też inne, które są, powiedzmy, takie bardziej osadzone w realności. No ja chyba, stykając się na co dzień z oporem technologicznym, po prostu widzę ten proces jako dużo wolniejszy. Dziękuję Ci bardzo, Aleksandro.
Mam nadzieję, że zostajesz z nami jeszcze trochę na czacie, bo pewnie będzie do ciebie dużo Tak, pytań. posłucham, Dziękuję, popatrzę. dziękuję ci bardzo i uciekamy, bo już trochę przekroczyłyśmy czas. Także trzymaj się, Ja również papa. dziękuję, papa. Pa.